Panowie, uwaga, wprowadzamy nowe porządki. Po pierwsze, po 21 odbieramy stary zakon. Jeżeli się uda, jeszcze dzisiaj zrobimy mszę. Tak, świąteczną, zaśpiewasz kolędę mogę. Świąteczną mszę do wprowadzenia módu. Oraz zrobimy triple crowna, aby zbudować budżet i żeby się wspólnie pobawić i poznać nowych ludzi. Pomyślicie triple crown, no w sumie quadruple. Zrobimy wspólnie wszyscy. Car dealer, Fleka, Maze Bank, SGOC. A safe? I safe. Pięć koron. Fin w koronę, bez masek. Wszyscy będą poszukiwani. A potem idę na dach. A labo jak bez maski ma iść? Laborant? No jak to jak? Tak samo jak my po prostu. Widzowie, czy wy zdajecie sobie sprawę, że ja miesiąc temu robiłem napadzik? To mówiłeś? Nie no, insane! Niekoniecznie, jest zawsze szansa na wyratowanie. Silny jest adwokatem, więc będzie musiał zmienić maskę. Bo u niego posiadanie maski to brak maski. Silny ściągnij maskę. Ja już nie pamiętam, co jest potrzebne na niektóre rzeczy, ale widzowie, dzisiaj chill day, dlatego lecimy! Nie mam co problemu. Co się stało z tobą? Nic. Co się miało stać? Miesiąc październik się skończył. Silny wpadł na pomysł otworzenia klubu. To będzie genialne. Ja muszę wypłakać trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to bronie długie na plecach. Giga klimat, let's be honest. Giga. Druga rzecz, bagażniki. Giga rzecz. Trzecia rzecz, Cybertruck. Czaicie czat, że jest taki balkon? Zobaczcie, on był od początku serwera. Zobacz to, Holz, patrzcie to. Idziesz tutaj, tutaj i patrz to, patrz to, patrz to. Użyj windy. Uwaga, hold. I jesteś na górze, rozumiesz? I takich smaczków jest podobno na wyspie. I czat, patrzcie to, można już pogu wysyłać. Zobacz to, randomowe drzwi, no nie? Randomowe drzwi, nie da się ich otworzyć ani nic. E-clown. Upadek, zobacz. Wchodzisz i patrz jaki klub. Tutaj, k***a, masz pierwszy ten, floor. Wchodzisz tutaj i masz normalnie taki, rozumiesz? Ale to Angla, co? Człowieku, to jest ten biznes. Ja mam milion. Można po prostu zrobić wkład, bo stary zakon wymieniamy na nowy, więc wkładu nie ma, a tą bańkę, to jest klub z GTA Online, nie? Tą bańkę można po prostu zainwestować. No dobra. Kasynie. Ebron, wiesz, że jest NNN? Nie, 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 nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Przepraszam, przepraszam. Nie, nie, to. Teraz tutaj stoimy. Ja policję, wzywam policję. Nie, no to się dogadamy. Pani musi mnie naprawić. Jedziemy na szpital. Po tym uderzeniu autem mi się wszystko stało. Nie odjedzie pani, będę pilnował tego auta. Ja znam medyka. To się wszystko stało po uderzeniu tym autem. Pani go opatrzy. Ja nie potrafię, ale znam jest pani doktorem? Pani jak ma ktoś kajdanki, niech zrobi obywatelskie zatrzymanie tej pani. Policja! No patrz, przejeżdżają obok wypadku. Policja, 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 zapraszam, policja! Obywatelskie zatrzymanie, zapraszamy policję. Zapraszamy tutaj, zapraszamy tutaj. Halo! Nie, idę ich z... O aż tak? Chciałem im zabronić. Dobra, no to triple crownik na pewno dzisiaj się wyjdzie. Jedziemy. No cóż, niektórzy niestety nie mają opcji dialogowych. Dosłownie chłopy, dwa radiowozy policjantów nikt nie wezwał. To jest pani kara. Nie, nie odkuwamy. To jest pani kara. Pani musi nie. Teraz iść pielgrzymkę. Ej, plus dobra, napisaliśmy 900 raz. Były dwa radiowozy, które nie chciały przyjść na miejsce wypadku. Nie, oni by się nawet nie odezwali. Po prostu. Oni już tu stali. Zacząłem flekę. No. Co mówicie, że się nie da? Przejechaliśmy no, obok. A, dobra, tak bo był cooldown, okej. Okay. Nie, bo chciałem przejechać, zobaczyć, czy ktoś robi. Dobra. Nie, teraz możesz nawet paletą klejmować. Cyrk jechał! Widzieliście ten samochód? Pojedźmy do niego! Cyrk, nie, cyrk na szatach stał, w dwóch radiowozach. O! To chyba na... No tak. Kupmy baby Camacho. Na flekę to były jakieś banalne rzeczy, nie? Jakieś prototypy i chyba dwa lapki, ale wezmę dla pewności razy dwa zestaw. Nie mam wiertarek niestety. I wezmę na szczęście różkę Harry'ego Pottera. Potrzebuję kogoś, kto ma trzy wiertarki. Ja mam. Leź, Davidku. Ej, biorę SMG i shotguna, ale będę celował z pistoletem najwyżej na... Linie i będziemy nalać. No. Dobra, panowie, to ogarnijcie. Trzeba zakładników no z dwóch, nie? Jedźcie po kamzy tylko. Kto potrzebuje kamzy, niech jedzie ze mną, a kto ja nie potrzebuje cię. Kamzy? Ja potrzebuję. Ja idę po ammo do pistoletu. To idź, ej, Karbo, to idź po zakładnika dwóch. Dobra, to jedziemy już zhakować ten? Jedziemy chyba, nie? Dobra, kto robi kolory? Nie, Karbo, tak? Powiedział? Karbo chyba. No. Dobra. Ja mogę zrobić tego, kropeczki. Albo wywiercić, coś bym zrobił. Dobra, to ja wywiercę może. Kieruję, to wystarczy. Kubi, nie no, ja nie chcę prowadzić.
No nie jestem nudziarzem, ale patrz, ja już się tutaj wyjąłem. Paliwo, o k***a, no to zatankujemy jeszcze, tylko to zrobię. Dobra, czas, potrzebuję pomocy. Co to k***a za muzyka? Przy haku, mówiłem wam. 4016. Dobra. Patrz, no mówiłem, że podczas zakopania jakaś muzyka jest, co jest? Prowadź nudziarzu, dobra, czyli tak, tankujemy, naprawiamy. Dobra, już naprawię na lokalnym, żeby części nie brać. Naprawimy na lokalnym i będzie git. I potem Maze Bank i potem SGOC. A kto na Maze Banku prowadzi? Nie wiem. Nie, no dzisiaj... nie, niech Karbo prowadzi, nie, ale nie. Dzisiaj nie, dzisiaj Speedon, Labo i ten. Ja nie chcę prowadzić. I ty musisz Armin prowadzić. Proszę, Jezu, no dobra. Dobra, na luzik. SGOC, na SGOC albo ja, albo Karbo weźmie najwyżej, bo tam 12 osób, bo tam może nie... Dobra. No nie, no właśnie, no nie, odchodzi, żeby na SGOC nie ten. Ale ja nie jestem nudziarzem. Adwokat papału silnego. Ale silny sam mówi, że trzeba poddymić. Dobra, wyciągam siema. 10k. Siema, jeszcze tylko jadniemy naprawić. Davidku, negocjujesz, ja prowadzę. Nie, Labo, bo na odwrót wszystko. A, bo Labo. Dobra, Karbuś, chcesz kolory zrobić, czy ja mogę? Ja robię kwadraciki. Dobra, czekaj, już ci daję. Zapraszam panowie tam naprzód. Zobacz. Już, czekaj, daję ci. Proszę. Tylko niżej trochę, weź sobie. Ja zrobię tego, ja zrobię... Dobra. A teraz się poddawać. Pamiętacie mnie? Pilnowałem was na kasynie. Mów mi brzydko. Pamiętam o tym wieczorze cały czas. I tak policja do własnych się... Uła. Trzymanko. A więc tak to wygląda. Ale hakerek, chatting. Stary, się nauczyłem już tego. Robię kolorki. O żadłem przez ścianę. Dobra, widzowie, uwaga, uwaga! O, ale wiecie, to nie leci muzyka z hakowania, nie? Tylko ktoś z tyłu podjechał prawdopodobnie i puścił. Nie, to muzyka z GSK. A złe RNG, widzowie! To są footmen. No, gonić muszę! W ogóle odkryliśmy Erwin, że na tej kuleczce są takie paterny, których się przejść nie da. A, no to właśnie, chyba taki mam. Spokojnie, widzowie! Dobra. Obstawiam 51 tysięcy z całej fleki. Dobra, zobaczymy. Lecimy, Karbuś, jak old times normalnie. Ej, a mieliśmy bez masek robić, nie? No ja bez maski. Ja zaraz ściągam. Tylko mamy laboranta i silnego. Zrobimy podział po wszystkich, no nie? Równy podział. Dobra, dobra, uwaga. Ile masz? Zrzucamy hajs. 7700, dobra, zrzucamy. Ja mam 16. 40. Wrzuciłem to 4,5. Ktoś jeszcze kasa? 40, to 40? No to 50 koła z krypto mamy, czyli na plus okay. 45. Okej, okej, okej. To jest tak trochę mało. A no, bo on nie może przejść. Dajcie co łaskę, dobra. No to zbieram, no. To po wszystkich robimy, ze wszystkich tych. A plus krypto, nie? Witam! Witam serdecznie pana. Witam. Dzień dobry. Proszę witam pana, przedstawię sytuację tak, następująco. Jestem Erwin Knuckles, jestem k***ym kierowcą. I zapytałby pan, ale kto pytał? Pytałem ja, ponieważ ja będę prowadził ten wóz. Dlatego chciałbym, aby U1 również jakiś polityk był. Dobra, czyli takie są żądania, ale jeszcze żądanie raz, jest takie. Ilu was jest? Napastników, 6 zakładników. Chyba. Dobra, i po pierwsze. Ja dostałem cukierka, nie dodałem. Jaki stan jest zakładników? Czy wszystko... Nie. Żyją. Nie, no, naprawdę. Wszyscy naprawdę, zakładnicy no. Żyją, są bardzo podekscytowani tym, że tu są. Czy nie potrzeba wody oraz jedzenia? Nie, to nie potrzeba. Potrzeba dobra. Miodu do tego samochodu. Na pewno nie potrzeba, czy... Na czy pewno. Jeszcze raz zapytać? Proszę dobra. Proszę zapytać. No, niczego nie potrzebują. Zapytałem. Dobra, dobra. W takim razie możemy przejść do negocjacji. Fantastycznie. Zatem proszę pana, żądania są takie, że u nas będzie prowadził najgorszy kierowca, dlatego tego, żeby było fair i fajnie, oczekiwałbym tego samego po policji. Że skoro ja prowadzę dobry. I się wy***am na pierwszym zakręcie, chciałbym, żeby U1 podjął najgorszy kierowca w policji i ja od razu z racji dobrych negocjacji przyznaję się, kim jestem, Erwin Knuckles. Więc przyznaję się do tego, kim jestem, prawda? Więc to już też jest dużo, prawda? Mają państwo identyfikację tutaj dwóch, ponieważ jest też Nicolo Carbonara. Przepraszam, mam okay. problemy. Dobra, dobra, tak. Rozumiem. Ja przekażę do SV-ki wszystko, ale wydaje mi się, że nadam się na tą rolę. Okej, okay, dlatego proszę pana, a tak to wiadomo, bez tak kolczatek jest? Na terenie miasta i brak helki jak można. I zróbmy fair wyścig. Wyścig? Na jakich zasadach? W sensie pościg, no na jedno wychodzi proszę pana kadet. Dobra, dobra, wyścig, dobrze. To ja już tutaj lecę do supervisora i zaraz wracam. Super, no fajny kadet. Bo idzie. Zgadzamy się na warunki, tylko proszę o wypuszczenie teraz dwóch zakładników, dobra? Jasne. Dobra. To wypuszczamy chcecie dwóch, a będziemy Wojtek odjechać Kitanie? Z jednym. Obojętne. Okej? Okay? To możecie iść, Wojtek. Ale nie, zaczęliście go przed wyjazdem. Tak, tak, no tak.
Czy to są ci? Czyli wszystko jest przyklepane. Brak oddalenia na terenie miasta, brak Helki, uczciwy pościg. Nie. Brak Helki jeszcze nie było. Nie było jeszcze braku Helki. Panie Kadek? Brak kolczatek, wolny odjazd. Panie Erwinie. Jeszcze raz. Wolny odjazd. Kim jestem? Aha, bo jestem bez maski, dobra. Ty się przedstawiłeś. No tak. Pan się przedstawił. Spokojnie. Dobra. Jestem Dorian Leach, a no. Wolny odjazd, brak kolczatek i U1 poprowadzi kierowca bez doświadczenia. Dobra. Ale Helki też nie będzie, nie? Dobra, proponuję brak Helki jeszcze. Nie, Helki... No to my w takim razie będziemy mieli radio. Chłopaki, dzwonię. Dzwonić już do was? Dzwonię na disco. Dawaj kola. O, zatkało kakao, tak? O dwóch zakładników, poproszę. Dzień dobry. Ja słyszałem, że tutaj jest jakiś negocjowany brak helikoptera, tak? Tak. Dobra. Ale jest to dlatego, że ja muszę prowadzić. I powiedziałem, że z racji, że u nas kieruje partyk, chcę brak Helki, bo inaczej to już będzie... Za zagadkę. Dobra. Ja zadam zagadkę, ty odpowiadasz. Proszę bardzo. Na drzewie jest A, B i C. A, B spadło, co zostało? 5. 4 i 3 i C. Helka zostaje. Później 2 minuty. To i tak dużo. Słyszałem, że mamy chodzić po. To idę za zakładnika. Ej, no ale zagadka była. Gdybym wiedział, że będzie zagadka na myślenie, to byśmy postawili reprezentanta innego. To było nie fair, bo nie wiedziałem z góry, o co chodzi. Kadet powiedział, żebym na chwilę podszedł, a nie żebym coś rozwiązywał. Dzięki. Słuchaj. Dobra, 4 minuty. 2,5. Niech będzie, ale dobra, o inaczej. 2,5, nie, nawet inaczej. 1,5 minuty bez Helki, ale w każdym radiowozie na full ma być 16 Janeczka na lupie. Przez cały pościg. Pasuje. W 3 radiowozach. 4, przepraszam. My nie mamy Helki. No właśnie. No, to przyklepane już została 16. Proszę bardzo, przejadę, zobaczę czy 16 leci. Aha. Ale wszyscy? No, wszystkie samochody było wynegocjowane. Ej, stary, masz dream. Panowie, oni nie wiedzą jednego. Poświęciłem ostatnie dni na nocne trenowanie pojazdu, uliczek i tak ja prowadzę, Bazyl. 16 leci? No ja zweryfikuję przed pościgiem. 16, Bazylku! Aha, no właśnie, ale włączysz to? Ja nawet już włączę, mam wtyczki na tym. Dobra. To lecimy! Chwila! Jest zielone? Jest zielone! Dobra, panowie. Wierzymy w ciebie. Ja oni mi teraz będą... Dobra, czekajcie, ja muszę zrobić tak, żeby nie słyszeć ich. O, bazy się... Ciburek jakiś... Bazyla. No nie pierwszy. Dobra, dobra. Random Ciburek. Bazyla. Jakiś Ciburek nam pomaga, ty. To jest taktyka. Zaczyna się. Jak coś to nie hamuje, musisz hamować godzinę przed już. Człowieku, nie ucz ojca dzieci robić, tak? Widziałeś tą kiwkę? Patrz. Kiwkę to ta gierka, co wychodzi. Dobra, lecisz, chłopie. Czy mówisz, że nocami trenowałeś, tak? Tak. Dobra, panowie. Puszczaj 16 Evrona. Dawaj, na YouTube jest to, puść to ktoś. Polecę gdzieś na bicie od Mandzia go ukradłem. Stoję między młotem a kowadłem. Ej, podoba mi się, że przybliża się do nas bazy, słyszę szeryf, to ja, jak się oddali. To teraz nie muszę zawracać, bo jak mi usłyszę to, Janeczka, to znaczy, że są blisko. Silny puszcza. Silny musisz puścić, bo my nie możemy. Dobra, poczekajcie. Tak? To ma brzydka, nie? Dobry. Mam zadanie dla pana, panie z Sonikiem Jabła, dobrze. Człowieku. Oczywiście, że się da, jak się jest siepie. Warlordem. Jakby zawrócił, to bym zrobił. Nie, no nie, stary, wiesz jak to hamuje? Ja bym robił przygodę z hamowaniem dwuletnią. Ty co jest? Co się chce, tylko młoda w czwórkę tak hamuje. Weź ty, Siłnik, jak już puścisz muzyczkę, to napisz do Mateuszka, żeby byli gotowi na odbicie nas. Co ty? Ale przecież ty nie widzisz, że my już taką przewagę wyrobiliśmy? Cześć tu Evron, a to... Ja. Cześć Evron. 16 challenge. Dzięki Mancze za nominację. Nie mogę. Nie potrafię śpiewać, dzięki. Ale jeżeli jest taki szczytny cel, to każdy musi spróbować i zachęcam was również do wsparcia tak wielkiej i fajnej akcji. A tymczasem...
Polecę ci zabicie, od Madzia go ukradłem. Bo trochę jestem między młotem a kowadłem. Na wstępie zaznaczę, że YouTube jakoś psuje. Niech korona już zniknie, bo wolności mi brakuje. Że ja bym tu też stream odpalam na Twitch. Teraz powiem tylko jedno, nad Facebookiem stawiam snitch. Tu emotki są dla subów i jest community miłe. Czasem serwery padają, zawsze na moim streamie. Na Face'a się p***są ludzie i widownia spada. Dla nich liczą się pieniążki. Nie ma o czym gadać, ja zostałem na Twitchu. Będę dla was waszym stand-uperem. Czyli na nudę lekiem, tak więc siedźcie na tym Face'ie. Koledzy z moim razem. Wam mam więcej widzów niż Torek z Mandziem waży, a wy wpłacacie hajs na akcję. Link macie w opisie, codziennie 19 Twitch TV. Uff, kiwka, kiwka! O kurwa, o nie! Ale kiwka, ja co się nie dzieje? Oni zjechali. Cześć tu Evron, a to moja brzydka 16 challenge. Dzięki. Eliminację z góry od razu wszystkim mówię i przepraszam. Nie potrafię śpiewać, nigdy nie śpiewałem, ale jeśli jest taki szczytny cel, to każdy musi spróbować i zachęcam was również do wsparcia tak wielkiej i fajnej akcji. A tymczasem... Bo wolności mi brakuje, Evron Royal był tu też stream odpalam na Twitch. Teraz powiem tylko jedno, nad Facebookiem stawiam snitch. Tu emotki są dla subów i jest community miłe. Czasem serwery padają, zawsze na moim streamie. Panowie, kurwa, jestem jakimś warlordem czy nie? Co byś myślałeś? Człowieku, niekonwencjonalne kiwki. Wszystko zrobione jak szef. Napisałem 911. To co, jedziemy kanałami? Nie, ej, ja tak nie robiłem. Dlaczego tak? Tak nie robiłeś? Dobra, czat, ktoś musi na pewno pamiętać. Na pewno potrzebowaliśmy kart magnetycznych, no nie? Do otwierania tych. Na pewno potrzebowaliśmy karty dostępu i na pewno tych laptopów. To jest pewniak. Oprócz tego, co jeszcze było potrzebne? Cyfrowa karta do sejfu, dysk z bazą danych, karta magnetyczna, pendrive na pewno, Maze OS i ładunek. A to ten ładunek, który się kupowało za 2K, prawda? I sekwencje się brało, no nie? Mini ładunki, jeszcze mini ładunki, a materiały wybuchowe ja mam. Ile my w ogóle mamy? Ty, 80K mamy na portfelu. S? No chłopaki często robią te rzeczy, no nie? Dobra. Hold. Weźmiemy. No, dzisiaj triple crownik widzowy, bo dzisiaj tak z góry powiedziałem, że kurczę, dzisiaj chillowo będziemy odbierać ten, może jeszcze tą mszę zrobimy. Dobra, Maze Bank Case. Dobra, i teraz kody, prawda? Trzeba jeszcze pojechać do pukania i chyba wszystko. Bo tak, górę hakuje się laptopem, potem karty magnetyczne, odbiera się kartę dostępu, no nie? Potem idzie się zapukać, laptop, ładunki, chyba wszystko, prawda? No i te termity, które David ogarnie. I karta pracownika, o! Kartę pracownika jeszcze kupimy. Co dam? Moje mieszkanie jeszcze pomo i jestem ready. Dobra, zajebcie. Ja jeszcze jadę po kartę pracownika, też jestem ready. W ogóle wydaje mi się, że Maze Bank jest jakoś mało popularny wśród ludzi, no nie? Bo SGOC ludzie robią, flekę robią, Cardillera spamują. Maze Bank jest dosyć skomplikowany, no nie? Dużo rzeczy potrzeba. Mamy szukać zakładników po drodze, bo lipa jest, mają tylko dwóch. No ale speedo prowadzi, nie? To chyba ucieknie. Wynegocjuje mu się wolny odjazd i tyle. Landryny gotowe w razie czego? Tak, gotowe, gotowe. Dobra, dobra, dobra. Gotowi wszyscy? Jesteśmy gotowi? Oczywiście, że tak. Dobra, to idę na górę. Ta-da-da. Okej. Dawaj, EF, EF. Widzę. Dobra. F, daszek, F, daszek. Trójkąt, daszek, F, trójkąt, daszek, F. Daszek, F, daszek, F. Harpun, F, F, harpun. Harpun, F, harpun, F, harpun, F. Let's go! Dobra. Teraz tak. Dobra. Dobra, ty stary, ja nie pamiętam, co tutaj się robiło. Dobra, tutaj się otwierało. Dwa, jeden, trzy. Stary, ja już tu lecę tak, że ja to chyba 2 miesiące temu ostatni raz robiłem. 1,5 miesiąca temu. Maze Bank był we wrześniu, baza pamiętaj. Danych. A, true. Dobra, chodźmy. Tutaj. Dobra, wysadzka. Weź jeden z zakładników dalej. A tu nie było kodu z kartki? Nie. Tutaj był kod z kartki. 2, 5, 5, 3, 2. Robisz karbo, czy ja? Robić? Dobra. Okej, okay. Dobra. X siapsu, czyli aha, ty robisz. Dobra, 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 teraz udaję, że ja to robię. I poszaj. X siaps, dodam się na Discordzie, napisz mi na Discordzie, żeby było, że ja zrobiłem, dobra? Czy było git, no właśnie. Za mną go nie robiłeś, co? No, 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 no. Dobra, hasło? Teraz strzałeczki, pierdolone strzałki, dobra. Dobra, to nie jest takie trudne, nie? Nie, one są je... One są jebane. Ty silny wiesz, na czym strzałki polegają?
Człowieku, nie do mnie z takimi, nie do mnie! W prawy dom musisz od góry w prawy dom przeprowadzić. O, tutaj te figury były takie dziwne. Figury były spoko, no. Fidget spinner, jakiś zygzak, szkło, fidget spinner, zygzak, szkło. Czy ja robię po prostu screena widzowie jak p***a? Trochę wstyd chyba. Sort. Dobra. Okej, okay. Git. A masz te laserowe wiertarki? Mam dynamity. Dobra. Te dynamity, sorry. Syp. Wezmę jeden stolik. Potem lecimy. Można było stoliki. No jakich? Ej, Force and CD chat! Nie można było. Na tym jeszcze ani razu nie zrobiłem Force and CD. Ktoś celuje, niech ktoś celuje. Jak są cukierki z napadów, dawajcie silnemu, bo ma opcję coś wygrać. A, dobra, to masz silny. 39 w ogóle mam. On ma jeszcze jakąś szansę coś wygrać. Jest je wszystkie silne. Kas było 115 tysięcy plus. Ani nie ma kolczatek, ani nic. Kaspar to dzisiaj 10? O 11 miał 1800. Ja kupiłem napad. Ani kolczatek nie rozstawili. Za. No czyli dostaliśmy 10. Kocham cię. Dziękuję. To bardzo uprzejme z twojej strony i dziękuję ci za to, że tak do mnie powiedziałeś. Zrobiłem. Ale walizki nie zabrałeś? Brawo, zabrałem na samym początku. Na serduszku chcę ci. Dzięki, stary. Ja wiem, że każdy miałby w***ane i każdy powie, Evron, użyj tego miliona, ale nie chcę używać argumentu, że ja mam kasę od adminów. My, chat, możemy sobie smart zarobić, możemy zrobić biznesową, specjalną operację. Nie chcę wydawać miliona od adminów, będzie, no wiadomo, Evron ma fury, bo ma od admina kasę. Nie, nie. Ten milion pójdzie na... Wiecie, na przykład mogę zapłacić milion za stary zakon. O, na przykład, że go w***uję. Nie ma problemu, no nie? Wiecie, luzik, nie? Ale nie będę wydawał na jakieś tam rzeczy. Zresztą chat, mamy kasę. Chcemy kasę, to będziemy mieli, nie? Dobra, jak idą negocjacje z maskarzem X blondyna? Pytam bardziej blondyny. Więc tak, przystaliśmy na tym, że wolny odjazd, brak kolczatek wszędzie i brak helki na minutę. W sensie opóźnię helki o minutę, nie? Spita sobie poradzi. Poradzi sobie. A w ogóle ja jestem Erwin Knuckles i do tego dochodzi 30 sekund helki, a to jest David Gilhelny, dochodzi kolejne 30 sekund helki, więc zrewilowaliśmy dwóch napastników. Wydaje mi się, że można po prostu dodać jeszcze minutę helki w zamian za to, co? No, ja... sobie przekazać. Tak. Dodam no to każdego zaraz kolejnego przyjdę. Napastnika za kolejne 30 sekund. Dobra, powodzenia. Dobrze ci idzie, Labo. Dobrze, bardzo dobrze. Podsumujmy wszystko. Brak kolczatek na terenie miasta. Helka odwołana na 2 minuty. Dwa samochody mają 16 pisikeli. Dwa inne samochody mają 16 Evrona. Na lupie oczywiście. W zamian za cały pakiet zakładników. Dobrze, idę przedyskutować. Proszę. Widzieliście, jaka jest ostre negocjacje dzisiaj? To jest stary, na granicy zerwania, na granicy zrywania negocjacji. Jeszcze raz co do kolczatek, jak rozkładamy kolczatki? Czy rozkładamy na terenach metra, kanałach burzowych i Wenecji, czy... Tak, nie, znaczy rozkładamy je po prostu w kanałach może burzowych, w tunelach, wiecie, metro, takie rzeczy, nie? Po prostu i poza miastem, po prostu pościgajmy się w mieście na ulicach, o tak, prawda, tak byśmy zrobili. Helka, te 2 minuty i muzyka. No to wszystko, przystajemy na wszystko. Dobra, to wypuścimy wszystkich oprócz jednego i po prostu potem ustalimy tego jednego, dobra? Okej, okay. Dobra. Jest Scarlet w tym, co robisz. Dobra, wypuszczamy wszystkich oprócz jednej osoby, to może panią zostawimy, bo ta pani za dużo mówiła. Zapraszamy tutaj 3 panów, zapraszam. Dziękuję panowie za negocjacje, tyle chciałam. Dziękuję, to w takim razie proszę poinformować, nie, to my wsiądziemy do pojazdu, będziemy celować do zakładnika przy pojeździe i jak będziecie gotowi z zielonym światłem, to niech podjedzie i powie, że jest zielone, dobra? No, jestem gotowy. Ja bym wolał, żebyście w środku. A ja bym wolał, jestem żebyśmy gotowy. W samochodzie. Ale ja zgłaszam zielone światło z naszej strony. To my wsiadamy do samochodu i czekamy na wasze zielone światło. No, Scarlett, tak, nie dyskutuj, bo zaraz będą inne negocjacje. Mam jeszcze kilka utworów w kieszeni. Nie, dobrze. Dobra, wsiadamy do samochodu, celujemy do zakładniczki i czekamy na zielone. Zapraszam zakładniczka. Dobra. Chodź, ja cię wezmę. Ale ta fura. Nie no, generalnie nie będzie ich chyba widać jakoś bardzo. Jedzie. Jedziemy! Dobra. Ale szczerze siwy, ty lepiej i to tak bez beki. Bo patrz, jest ten sam bit, no nie? I da się po prostu jeden do jednego porównać. Ale szykuj odbicie. Włączysz teraz nowego siwy, bo my nie możemy... Ja swoje opuszczam, auto. Bo wszystko ma copy strike'i. Lecimy, widzowie. Teraz torka 16. Zaraz to będzie strzelanie, widzowie. No tak, ja uciekłem, tak? Dobra. Erwin, co teraz puszczasz? Chases. Aha, czyli na mnie puścisz, rozumiem. No nie, bo kopie strajkowe są. Powiedziałem, żeby indywidualnie teraz, bo i tak się zaraz będziemy strzelać. Dobra, nie to nie, k***a, daję. 16 torek.
Nexe, a dokładniej Nexe 333 oraz Mandzia. Także po tych dwóch nominacjach wypadało coś napisać. No to co, jak wszyscy gotowi? Nie, Konrada właśnie nie było. Nie jestem raperem, Hot 60 nie dla mnie. Lekarze w potrzebie. Nie, nie był na Gdy staniesz po sklepem wykupić sobie problemu, pomyśl przez chwilę, ile by było. Przeznaczył na zbiórkę, by wspomóc medyków i chorą córkę. Uwierz mi, bracie, będzie ci lepiej, gdy wyciągniesz rękę do kogoś potrzebie. Nie ma mnie na ety, lecz jestem na Twitch TV. Pierwsza moja nominacja leci do Jay Dąbrowski. Druga nominacja leci do SKKF. Otrzymaj majka i nagrywaj, bo cię łapie YouTube zwiecha. Już trzecie wyzwanie tutaj dzisiaj podaruję. Kiszu, przyjacielu, pozdrawiam i całuję. Także to była moja brzydka szesnastka. Ale na koniec, żeby było coś z trąbką, Golec Orkiestra zaskoczę z flotką. Zachęcam do wpłacania na zbiórkę. Graf też miał fajną, bo Graf miał taką kreatywną, nie? Że wiecie, różne języki. Ta szesnastka, ta która teraz leci, ona jest taka bardzo chillowa, taka vibe'owa. Dlatego mi się podoba. No może będzie jakiś kolabik, widzowie. Z prawdziwą Ameryczką. Dobra, coś żywszego teraz, Erwin, coś żywszego. Szesnastka Andrzeja Dudy, Polis. Szpakło 16 w radiu, to ex jego ulubiona. Akcent gwiazda, ale to hardstyle? K***a nie. Pisze, że widzę to jest, prawda? Szesnastka Grafa może polecieć. Siema. Hot 16 Challenge, dziękuję Postirolowi za nominację. Gigantyczna przewaga, nie miałem pościgu. My nie mamy pościgu. A, przepraszam. Bo ten pisze, że Zbiorcy może sklejować od razu. Na YouTubie, dlatego będzie rapowane po mojemu. Weekend. Linki w opisie. To zaraz! Helka musi chyba nie. być. Tu ziołem problem korzyst z Jak sygnały. Czy wtopione w monitor? Chyba na górze, może jak górę. Zatrzymaj się, jeszcze tylko spojrzę do góry, bo nie ma. Zobaczmy te autostrady. No, nie wiem, nie wiem. To nie było na sobie, no to nie goniło nic białego. Ej, gdy ty patrzyłeś w lewo, teraz ci nie. Nas minął biały radiowóz. Nas tego nie było czarno-biała zwykła. Dobra, jedziemy sklejmować. Nie, do panowie, się ten triple crownik wyjdzie, to coś pięknego. Ej, ale Speedo się ani słowem nie odezwał. No, cisza stary, cisza była. Na cygocy, Maniek. Sorki. Ładny outfit. No, k***wa. Ale s***ty. Po oponce, panowie, po oponce. Po oponce? Co to po prostu to jest za ekipa tam? Podjedź zapytać, dzień dobry, z kim mamy przyjemność. Dobry, z kim mamy przyjemność? To ten policjant, to ten policjant! Wiedzę, to się nasze Jackie Crow. To ten policjant! To ten policjant! Ten kadet to ten policjant! Tak. No. Proszę pana? Proszę pana, może pan tak nie robić? Jasne. Proszę pana, musimy z panem porozmawiać. Chwila, chodź. Co nam potrzeba? Nic. Chodź patrzymy, tutaj, kto robi. Ale jesteśmy poza barierkami, słuchaj, tak? Jackie, k***o. Wiesz, co to oznacza szacunek? My się, panie Maxie, nie wbijemy na trzeciego, spokojnie. Okay. Czy ty wiesz, k***o? Co oznacza szacunek do z***ych. Dobra, wysiadasz i bierzesz, bierzesz go na ręce, po prostu bierzesz go na ręce. Bierz i od razu odjeżdżamy, ja zamykam pojazd. Jeszcze przejął taktyk po swojej rodzinie. Dawaj, Józef. Podjedźcie bliżej, bo... Dobra. To i podejdź do niego i od razu ten. Chyba silny na misji. Co porywasz? Ja p***e, wy naprawdę co wy robicie? Egzekwujemy prawo, ale po swojemu. Trzeba mu GPS-a wypić od razu. Mhm. Dawaj, stawaj od razu tu za rogiem. Zakusi go od razu. Macie? Ma ktoś jak go zakusi? To ma kajdan. Nie mam kajdana, ja ale... Ja go puszczam od razu, jedna osoba tylko wsiada, najpierw pasażer. Ja wysiadam od razu. Zginiamy, nie masz silę? Musimy dystans zrobić. Wjeżdżaj wąski jakiś przejazd, żeby zrobić wrajeczego towernika. Dobra. Stop! Tak. Dobra, gościu, bierzemy ci kajdanki, dobrze? Wyciągam ci tak, w tym momencie kajdany. Dobra, ja mu to wezmę. Dobra, kajdanki panu wyciągam od razu. W tym momencie panu wyciągam kajdanki. Bomb, bo słyszę radio, słyszę radiole. Jeszcze. Dawaj. I bierz go ktoś inny na ręce teraz. Bierz go ktoś od razu. Ja wsiadam za kierę, Dobra. Spokojnie, proszę pana, wszystko okej. Radio Wolzów! Dobra, chłop nie ma GPS-a. Zadzwońcie do Speedo, żeby się wjechał auto jak coś. Że to jest jego misja na teraz. Dobra. Bo tam beton będzie topornie.
Ja mam chłopa na rękach, więc... Dzwonię. Masz misję speedo, kasacja radiowozu. Mamy porwanego policjanta i gonią nas 4. Stary, nas cała komenda goni, co jest? Silny dzwoń do Landryn. No idzie. Do Landryn trzeba się bombić. Jedzie. Czad, ten GPS nic nie robi. Musi go mieć policjant na jobie policjantem, żeby wskazywał... Dzwonię do nas, czekaj, dzwonię do nas. Ja, mając gonię na służbie... Szybko ci odbicie, albo powiem. Szybko, now, już. Ale co, nie musimy wyjąć, jak mamy policjanta. Uciekniemy temu, więc musimy gdzieś siadać. Kasyno. Policjanta, powtarzam. Dobra. Na do nich silny? Nie. Kasyno na pewno. To nie ma GPS-a, telefonu itp. Nie, raczej chyba nie... do nas, nie? No, ja do niego celuję, spokojnie. Ja się zajmę policjantem, wy się zajmijcie tym, żeby zrobić oblężenie, dobra? Dobra. Dobra, plus... Jest to dużo trochę, nie? Plus dwa. Spokojnie, ja mam SMG. Dolne schody, to orbit jest za schody. Wjeżdżaj. Dwóch na kasyno, szybko. Au, a dlaczego po nas s***cie? Schody. Od razu. Celuję do ciebie, panie. Kurwa. Jednego z***ałem. Weź moją broń. Bierz moją broń. Silny, weź ty, bo ja się czuję. Bierz ty. Mam trzy kanty. Bierz silny broń. Silny SMG. Bierz ode mnie. Amo do pistoletu i shotguna. Ja też mam kamzę w razie czego, mam kamzę. Weź sobie shota. Shotguna masz ze mnie. Smaczny to nie tak, że ja używam tego SMG. Ich było więcej po prostu. To była losowa akcja. Nie krzycz. Smaczny. To nie, on jest na streamie. Ja jestem z adminem tutaj. David Gilkelly Jenkins. On zresztą wziął tego SMG. Dobra, ja też przyciągam. Kurwa, nie patrzę w lewo. A ten shotgun to legalny? No, kupiłem go, kurwa, ammunition. A, no dobra. Pamiętajcie, że po wygranej trzeba wziąć policjanta. Dwóch naszych może dojechać, nie? Właśnie chyba to zrobił zaraz. Chodź pomożemy. Go, lećcie. Dobra, s. Ej, szczerze powiem ci, że trochę zamuliłem, wiesz, więc przepraszam. Jednego tylko z***łem. A ja żadnego, bo za dużo ich było. Bo ja wybiegłem, chciałem schować tego policjanta, stwierdziłem, że... Weźcie policjanta, weźcie. Tego ze schodów na dole, tego... Kadeta ze schodów. Czekaj. I patrzcie, jestem bez maski, przysięgam, że... Policja nie użyje argumentu, że ja na nich w kasynie będzie... No, nie wiem, co ja ten zakrzut mogę dać. Nie wiem. Nie ma dowodów. Ty! SMG jest legalny, jak mam od D! On mi go dał ostatnio! Ej, bez kitu! Diables mi dał tego SMG! A skąd on ma? Nie wiem, on mi dał IC. Domek w lesie tego siwego dziada jest git? No jest git. Go do tego domku siwego dziada. No panowie, trochę przeprosił. I po prostu wczoraj był Halloween, trochę się odp***ło. No dużo się działo na mieście. Niektórzy po prostu nie myśleli trzeźwo. Niektórzy po prostu za dużo. No i też powiedzmy, że się znalazłem w tej garce tych osób. I no żałuję tego, co się odpierdolę. Na pewno bym tego nie powtórzył. No niestety, no, kolega, ale masz pecha. Nie ma znaczenia, czy czyn został zrobiony na... A jeżeli udajesz argument, że czyn zrobiłeś to jest jeszcze gorszy argument. Nie piłem. Panowie, to w pełni świadomo. Powiem wam, co zrobiłem. Jesteśmy grupą, która przestaje się... Solić. Ała, panowie, jedziemy na Human Labsa, wkładamy mu głowę do k***u, żeby troszeczkę ci oszpecić tutaj. Ja no, błagam was. Idę do klaska, sorry. No nie, bo myślałem, że was jest trzech. Błagam was, to po prostu czyn to prawda. To był czyn. Ale nie martw się, wrócisz na komendę z bandażami na twarzy.
I powiesz, co zrobiłeś. Powiesz, zrobiłem l***a pomnikowi za krzotu i ponoszę za to konsekwencje do końca życia. A porwali mnie podczas służby. Byłem pilnowany przez sierżantów, poruczników i oficerów. Porwali mnie podczas służby. Wywieźli do Human Labsa i oblali mi twarz k***em. Tylko za to, że bezcześciłem pomnik Kujczaka. Jaka będzie twoja historia z dzisiaj? Możesz jeszcze błagać o litość. Błagam w k***. Jakby naprawdę żałuję tego totalnie, co zrobiłem. Jakby żałuję w k***. To naprawdę, to, ta godzina, ten dzień, to zmęczenie. Kto cię do tego namówił? Kto tam był? Kto cię zmuszał? Nikt mnie nie zmuszał. Nikt mnie nie zmuszał. Opowiedz o tej historii. Jak to się stało, że dostaliśmy zdjęcia, jak robisz pomnikowi? Opowiedz o tym. Opowiedz swoją wersję i swoją historię. Nie robiłem pomnikowi, tylko liznąłem go, bo nie powiedziałem to, że liznąłem. Dlaczego? Jak się tam znaleźliście? Opowiedz cały dzień. Znaleźliśmy się dlatego, że taki duch się objawił nam. Jason prawdopodobnie z maską hokejową i kazał nam tam wszystkim podejść ogólnie na tym cmentarzu. Dostaliśmy od niego jakiś... Ale my nie wierzymy w duchy, stary. Duchy. Halo. Science Halo. Fiction. Cześć, panowie, jakie ludzie mają argumenty w tym mieście? Duchy, no, cofanie czasu. No, to już wolałbym argument. Pożyczyłem samochód od mojego kuzyna, ale nie ma go w mieście. To już było bardziej wiarygodne. No, ale godzinie duchów. W takie dni jak Halloween, to wszystko może... No i zaczęliśmy tam od za dużo i w pewnym momencie moja głupota, naprawdę głupota, skoczyła nam wyższy poziom i po prostu pomyślałem sobie, że obliżę nogę. Przez ciebie kuj przegrał NNN w pierwszy dzień. No, nie jest to do wybaczenia. Nieprawda, bo nic nie zrobiłem takiego tam. Dobra. Można go zamknąć, zostawić. Lej te kole. Warning, chemical. Otwieraj. Irritam. Otwieraj tą. No nie. Odkręcam. Opaki, no proszę. Odkręcam. Odkręcone, zabieram po no proszę, proszę. Nie, proszę. Błagam was. Błagam. Proszę was. No, dogadajmy się jak ludzie. Ludzie. Daję to zrobić jako kat. Proszę. Chłopaki, no poczekaj, labo z nim na chwilę. Proszę was. Obiecuję, chodź na chwilę, David. Dobra, są panowie. No? Chłop okazał skruchę, chłop przeprasza, ale nie będzie bezcześcił pomnika Kujczaka, za dużo z nim przeszliśmy, tym bardziej patrząc tak na poprzednie wydarzenia. Dlatego nie będziemy mu nic oprzymać, zrobimy mu małą kąpiel w kwa... Pół twarzy mu przeróbę. Dobra, no to róbmy tak. Tak, żeby wiedział, jak kiedyś wyglądał. Poczekaj, no. Mam pomysł, co zrobię na początku. Okej, okay, kadet. W dniu dzisiejszym został na ciebie wydany wyrok. Wyrok za krzotu. Zrobimy ci małą kąpiel głowy w k***e. Lepiej zamknij oczy. Nie oddychaj. Mhm. Znaczy, że na zawsze będziesz jak nerdy widział. Rób to, laborant. Mhm. Nie mogę wyglądać. Dobra, nie napisał ban, po kim ja jestem. Wzywamy 911? Nie, zostawimy go pod komendą. Tak, Owenku? Witam, panie Nael. Dzień dobry. Chcielibyśmy odzyskać naszego funkcjonariusza. Okej. Okay. Tego zaraz dostarczymy. Tylko znaleźliśmy go w strasznym stanie. Żąda nie ma. Zaraz go dostarczymy. No przecież ja pracuję w zakonie. Znaleźliśmy go w dosyć słabym stanie. Nie wiem, co mu się stało, ale ma całą twarz wypełnioną w k***. Zaraz będzie podesłany, spokojnie. Tower defense, wchodzą! Psy? Kto, psy? A, Owen. No skąd oni tutaj niby wiedzą, że jesteśmy? No ja chciałem replika. Dobra, to ja stanę po prostu do tyłu bardziej. Skąd wiedzą, że tu jesteśmy? Nie wiemy. Stoimy, gadamy, wjechał sobie radiowóz i wyjechał. Dzwonię do grupy L. A to chyba na odbicie, nie teraz, nie? To co, wyciągamy SMG chyba, nie? Chyba. Słod jest, SMG dawaj. Jest słod, widziałem po lewej słotach chyba. Inaczej to zrobimy. Halo? Dobrze, Owen, posłuchaj mnie teraz, bo nie będę powtarzał dwa razy. Wiem, że wiesz, gdzie jesteśmy. Ja wiem, że wy wiecie, gdzie jesteśmy. Zrobimy tak. Oddaję wam waszego policjanta i wyjeżdżamy stąd i wy sobie go opatrujecie. Jeżeli nie zgodzisz się na to żądanie, od kolego i go masz minutę na zastanowienie się. Odjeżdżamy stąd bez policjanta i bez pościgu, a wy sobie bierzecie policjanta.
Dobra, oddzwonię. Spokojnie. Na razie nie strzelam do nich, chyba że już będą bardzo agresywnie wjechać. Erwin, najpierw sprawdzimy sobie stan naszego policjanta. Chcemy sprawdzić stan, jak on wygląda, on w ogóle jeszcze żyje. I dalej będziemy negocjowali. Tak, oczywiście. Rozmawiam teraz. Masz zdjęcie, policjant leży. Przypomnę, że powiedziałem ci, jaki jest jego stan, zanim tutaj przyjechaliście, więc nie masz absolutnie dowodu teraz na to, aby stwierdzić, że to ja go oblałem kwasem, więc nie masz podstaw, żeby tu wjechać na podstawie tego, że zraniliśmy tego policjanta, więc powtórzę jeszcze raz. Jesteśmy w stanie wam oddać tego policjanta w zamian za to, że odjeżdżamy bez pościgu. Erwin, ja ci od razu mówię, nie ma takiej opcji, że bez pościgu. Okej, okay, z pościgiem, bez żadnego kodu. Uciekamy bez kodu na starcie. Obniżę z kodu czarnego na czerwony na dobry początek. W ramach dobrych negocjacji, że nam oddać. Pomarańczowy. Dobrze, zostaniemy przy pomarańczowym i wtedy ruszę na pomarańczowy. Już niżej nie schodzimy. Dobrze. Innej możliwości nie ma. Jeżeli to przyklepiesz, to go. Nie zgadzam się pod żadnym pozorem. Nie zgadzam się pod żadnym pozorem jednak, bo jeżeli będą kolczatki na wyjeździe, to my będzie... My zrozumcie to, serio. Żebyśmy stąd wyjechali. To już nie wyjedziemy, to jest tower defense, ja wam mówię, szczerze. Mi się wydaje, że możemy wyjechać stąd. Ja ci gwarantuję tak, będzie pościg, wyjedziecie stąd, ale będziecie mieli pomarańczowy, to od razu mówię. Jeżeli dostaniemy kolczatki na starcie... Nie dostanie się na starcie, będzie pomarańczowy, wyjedziecie bez kolczatek. Dobra, okej. Okay. Dobra, panowie, mam gwarancję, że wyjedziemy stąd bez żadnych kolczatek, tylko po prostu potem będzie kod pomarańczowy. Ja bym po prostu to spróbował i jak nie, to po prostu będziemy się z nimi strzelać. No, w sensie, my mamy taką przewagę, że teraz mamy policjanta. Oddajmy im policjanta dopiero przy wyjeździe. No tak. A nie tutaj. No w sensie, wiecie, no, możemy się strzelać, ale Imo wyjdzie z tego. Powiedz, że zgadzamy się na to, ale policjanta zostawiamy przy silosach, na wysokości teraz silosów. Teraz IG-7, słuchajcie, więc to jest łatwiej. A wiesz, że tylu jest? Właśnie, patrz, przypominam ci, że jest kod czerwony na miasto. O, jedziemy? Zielone. Dobra, możecie. Zielone, go zielone. Go, 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 go. Możecie jechać, możecie jechać. Patrzę, że od razu, czy nie ma kurczę tego. I nie wiem, z jakiegoś powodu czuję, że oni by się f***ali po dwóch zakrętach. Nie wiem, dlaczego tak czuję. Czyli tak będziemy jechać. Znaczy, to jest Owen. To no, nie Owen jest w ogóle. Mają Helkę i Owena. Owen nadrobi po tym, jak Helka mi da kola, więc nie ma sensu. Okej, okay, wasz kol, luzik. Dobra, dajcie chwilę. Na pewno nikt nie chce mojej broni. Rzut silny. Ja mogę oddać. Dla mnie to nie uwierz w siebie. Znaczy, ja mogę, ale wiesz, no, jak masz. Matematycznie, jak masz jedną mocną broń, to lepiej dać najmocniejszemu, tak? Wtedy będzie największe utility tej broni. Ale jeżeli nie chcesz, to luz, no ja mogę. Zróbmy tak, stary, że ty ją trzymaj, ja najwyżej ty ją podniosę znowu. Dobra, to zrobimy tak, że ja z tym SMG-iem troszeczkę wyjdę agresywniej i najwyżej po mnie zbierzesz, okej? Okay? Właśnie... Nie graj agresywnie. Trzymaj pozycję, tam nie, tylko trzymaj pozycję. Okej. Nie wychylasz głowy, to chcecie tam na tej stronie i oni muszą podejść za drzwi, żeby cię zauważyć. Dobra. Totalny minimum musi się to. Wiecie co? Imo już lepiej na kasynie niż wysiąść jebać Wigero, dlatego no tak, że jak nas dogonią, będą po nas bombić i będziemy obici na kasyno, nie? Dymimy się, dawaj kasyno. Czemu my się dymimy? Miałeś skok, 40 kołków. Miałeś skok, miałeś obite auto przed tym chyba. To auto było giga obite ten. 30% silnika i po czasie ci zacznie dymić po prostu z automatu. Sad Champus Gigantus. Tak, lećmy. Odbijasz się od szopek i ci się trochę niszczy to auto, nie? Mhm. Tu się okaże, że Pidy czeka na kasynie. To było nie, not cool. Ty, patrzcie, bo ja mamy tylko Vigero, nie? W sensie, i potem no, jest dystans. Jak wysiadamy, to bombimy do tego Vigero od razu, no, czy nie, biegamy? Nie, zaporowię od razu na niego. Nie mogę, pa. Pa, już ktoś kampi. Oni już tu mogą być w środku, co? Trzymaj się teraz. Trzymaj plecy jeden. Plecy nie mogą być. Mogą, bo tu już to. A dobra. To chyba nie skanuje, nie? Nie. Aha. Potrzebuję mniej więcej plecy, raz już tam nie ma. Jeden prawo blisko drzwi. Na razie z pistola, co? Żeby ich nie sprowokować. A co w ramach jakiegoś flesza robimy? To teraz też powinien wyjść i krzyknąć. Jestem Dorian. Kto wie, a może mi rzucić? Dlaczego? Ja mogę cię rzucić, bo ja staram tego... 93 mam. Nie, celuj, ja ci dropnę. Ja ci dropnę. A ty celuj na razie. Ołenku. Erwin, co tam? Mam propozycję. No? Co wy na to? Wyjdziecie, poddacie się. Zgodnie to załatwimy. Co ty na to? Owen. Brzmi jak rozsądna propozycja. Nikt wchodzisz, nie będzie musiał czy nie wchodzisz?
No spokojnie, spokojnie. Wszystko z czasem, Erwin. Okay. Ja rozumiem, że wypada pierwsza pozycja. No my tam chodziliśmy, bo był to radio. Będę się kontaktował, na razie. Nie kontaktuj się. Ja trzymam do prawej też. Jeden, wychyla prawa się. Jeden prawa jest na pewno. Ja zabrać im te flesze. Tylko, że Owen sobie tak że się wywrócił i go po prostu dobiliśmy razem z Davidem. Czas? Drugi flash. Leży. Kikala leży. Ja pier... Kolejny! Ja Flash boys! Flash boys! Trzech uselessów na flashach. Mocno dostał. Ja mam 40 ammo. Potrzebuję ammo do SMG. Au, dostałem. Małe ammo. Uważaj, się nie dostać. Ej. Mamy obecnie jednego po prawej, który mocno harcuje, koluje na razie, trzech leży. Nie, on wyciąga swojego. Na ludzie, nie wiem, nie. I za furą baba jest. Też. Uwaga. Leżą. Ilu? Leży. Jeden na daleko. Daleko. Dobra, mamy... Do prawej. Jazda, k***a! Niezłe flesze. Leży. Niezłe flesze, mordeczki. Kurwa, te flesze wykierowały nam, panowie. Trzech dostało swoich flesza. Janek, kurwa, nie po sobie te flesze. A ty widziałeś, ja stoję. Dostaję. A, bo ty nie rzuciłeś finalnie. No nie. A to ja go z***ałem, jak on poleciał ten. Potrzebujemy... Go, tutaj.